Cześć, jak się macie? Witam was bardzo serdecznie w nowym Zapytaj, czyli programie, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań, tylko są strasznie głupie filmiki. 1500, 1900 milionów internautów zobaczył poprzedni odcinek i wyraził jednogłośną opinię. To pocę się jak świnia od samego stania tutaj, więc dzisiaj jestem tak plebejsko ubrany, bez koszuli, krawata i garnituru, więc musicie mi wybaczyć. Ty się palisz ze wstydu, ty prostaku, ty! Zaczynamy kolejny odcinek Zapytaj Beczkę i ani ważcie się teraz wyłączać, ponieważ na końcu będzie konkurs. Ty się też nie waż. Nie wyłączaj. Brykiety, brykiety. Czy podczas wojny może być temperatura pokojowa? Oczywiście, powiem więcej. W czasie wojny może być pokój. Na przykład pokój egzekucji. Albo pokój tortur. Będzie w nim oczywiście panować bardzo pokojowa temperatura i pokojowa atmosfera? Tak jak w Zapytaj Beczkę jest pokojowa atmosfera, tylko nie dzisiaj, bo jest za gorąco. Jak to możliwe, że Edward ze Zmierzchu bzyknął Bel, chociaż wampiry nie mają krwi? Rozumiem, że chodzi ci o słowo bzyknął, tak jak komar. Władysław Komar, założyciel Komarchu. No, a tak mówiąc już zupełnie na serio, tu mi tramwaj jedzie. To przecież to ma kompletny sens. Wampir, komar, wampiry nie mają krwi, komary nie mają krwi, dlatego ją muszą pić. Wszystko ma sens. Prawdziwe pytanie tutaj brzmi, kto kogo wyssał w związku Bel i wampira? Krzychu, co byś zrobił z milionem dolarów? Wysłałbym całą kwotę swojemu ulubionemu autorowi filmików na YouTubie. I oczywiście każdy szanujący się YouTuber zrobiłby dokładnie to samo. Czyli gdyby ktoś wysłał nam ten milion dolarów, to potem przesyłalibyśmy go między sobą. Państwo pobierałoby podatek od każdej takiej transakcji, więc de facto to byśmy to zdefraudowali wszystko, oddając fiskusowi. To dla ciebie wygra Euro 2012. Oj, no słuchajcie, wiem, że program jest popularny, ale nie spodziewam się, żeby ktoś dedykował mi zwycięstwo w Euro. Niemniej, odpowiadając na pytanie, jestem pewny, że prawdziwym zwycięzcą Euro 2012 będzie pan Zdzisiek, który ma budę z hotdogami pod Stadionem Narodowym. To kiedy nauczysz grać polskich piłkarzy? Ach tak, oczywiście, jak w obliczu każdego kryzysu, na przykład Achta, jest okazja, żeby wypłynąć na krytykowaniu tego, co było, i nawet nie trzeba proponować nic nowego, wystarczy po prostu skrytykować coś, co było. Nie powinno być tak, że Polacy tak grają. Nie powinno być tak, że nasi piłkarze tak grają. I to było złe. I to jest... Możecie na mnie głosować w wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, ponieważ ja uważam, że to było złe. Złe to było. Nie powinno tak być, że oni tak grają. Jak nie na prezesa, to może chociaż zostanę trenerem reprezentacji, ponieważ uważam, że to było słabe, że oni tak grają. Powinni grać lepiej. Dlaczego jesteś dzieckiem Neo, które non-stop nagrywa filmy dla innych Neo? Ojejku, dzieci Neo, to już kiedyś o tym mówiłem, to jest określenie na dźwięk, którego łezka kręci mi się w oku. Bo wiecie, kiedyś za internet płaciło się za minuty. Każda minuta nas kosztowała, więc siedziało się pół godziny i robiło się konkretne rzeczy. A potem pojawiła się Neostrada i dała ludziom nieograniczony dostęp do internetu, więc zaczęli się opierdzielać w sieci. Powstały te wszystkie strony, na których dzisiaj tracimy czas. Gdyby nie Neostrada, nie byłoby Quake'a. Wszystkie najlepsze rzeczy w internecie powstały z opierdzielania się. A określenie dzieci Neo pozostaje pomnikiem tamtych czasów, kiedy ludzie, którzy nie mieli stałego łącza, zazdrościli tym, którzy mieli, i nazywali ich dziećmi Neo. Czemu wszyscy się czepiają ortografii? Uważam dokładnie tak samo i to mówię całkiem na serio. Jak dyskusja schodzi na to, że ktoś zrobił błąd ortograficzny w swoim poście, to znaczy, że nie ma się argumentu. Ma się naprawdę dwoić i troić w tworzeniu fajnej treści, ale jak się zrobi błąd ortograficzny, że i napisałeś fajny artykuł na 50 stron, ale tam jest błąd ortograficzny, ty śmieciu, i nigdy ci tego nie wybaczymy, my, ludzie internetu. Krzysiu, jeśli zawsze po odpadnięciu naszej reprezentacji z rozgrywek śpiewamy nic się nie stało, to kiedy zaczniemy śpiewać coś się stało? Tak, ewentualnie jakbym ja nie został prezesem PZPN, to wiecie, kto powinien zostać? Ksiądz Natanek. Ponieważ najwyższy czas, żeby naszym piłkarzom ktoś powiedział, że wiedzcie, że coś się dzieje. Krzysiu, co byś zrobił, gdyby ci stanął w miejscu publicznym? Stałbym dumnie jak stoję, tak jak teraz. Jak ktoś coś je, to mówimy smacznego, a jak ktoś coś pije, to co mówimy? Hej, na zdrowie! Krzysiu, jakbym chciała kiedyś prowadzić program coś o takiej podobnej tematyce jak ty, to jaki? Naprawdę nie wiem, jaka jest tematyka Zapytaj Beczkę, ponieważ mówiliśmy tutaj o wszystkim, o biologii, o fizyce, o matematyce, o języku polskim, o języku angielskim, o języku hiszpańskim. To w sumie wychodzi z tego, że to jest program edukacyjny, to jeśli chcesz zrobić program edukacyjny, to rób, tłumacz ludziom, co to są rozwielitki.
Krzysiu, jeśli na pielęgniarkę mówi się siostro, to czy na pielęgniarza mówi się bracie? Tylko jeśli jest czarny. Ohohoho. Krzysiu, dlaczego jak daje w sklepie banknot 100-złotowy, to kasjer go obmacuje? To jest obmacywanie nienawiści. I ponieważ kasjerzy nienawidzą banknotów 100-złotowych i nienawidzą 50-tek i w ogóle nienawidzą pieniędzy. Końcóweczka 4,67 będzie... Oj, nie mam wydać, proszę pana, nie mam. To 10 groszy będę winna, dobrze? Powinniśmy mieć w Polsce banknot, który ma wartość 8,46. 7 i 8 i tak dalej, to by wszystkie problemy rozwiązało. Krzysiu, uważasz, że suchary Strasburgera są śmieszne? Oczywiście, wszystkie suchary są śmieszne, to jest najwyższa forma żartu. Bo jeśli żart jest śmieszny... Moje nie są! To śmiejemy się z tego żartu. Nie śmiejemy się! A jeśli żart jest nieśmieszny... Tak jak twoje! To śmiejemy się z osoby, która go mówi... oraz kurtuazyjnie śmiejemy się z tego żartu, żeby nie było jej przykro. To prawo, trzecie prawo beczki, dowodzi, że suchar zawsze zrodzi więcej śmiechu niż żart, który jest śmieszny. Dlaczego na euro nie było koko koko euro spoko? Się prosi odpowiedzieć, że dlatego, że po prostu nie było spoko. Ale mówiąc kompletnie na serio... Tu mi tramwaj jedzie. Mnie też jest przykro z tego powodu, bo po prostu stęskniłem się za naszymi jarzębinkami, a teraz już nikt nigdy nie będzie tego puszczać. I wiem, ostrzegałem, że to stanie się naszym nowym hymnem narodowym, jeśli nasi zdobędą mistrzostwo, ale teraz z kolei przegięliście w drugą stronę ze słuchaniem moich ostrzeżeń. Dlaczego czasem osoby, które nawet nie mają o tym pojęcia, przyczyniają się do trollingu i idzie im to dobrze, współpracują z głównym sprawcą całego zamieszania, nawet o tym nie wiedząc. To nie są osoby, które trolują, tylko osoby, które są trollowane, bo nie wiem, czy wiecie, pewnie nie. Trolling jako słowo wcale się nie bierze od troli, tylko od łapania na zanętę. W wędkarstwie. Trolling po naszemu to jest prowokowanie, prowokowanie do pewnej reakcji, tak jak na przykład ja prowokuję was do zadawania głupich pytań. Daliście się strolować, jo. Jak zamknąć nieskończoność nawiasem domkniętym? Domyślam się, że chodzi ci o ciągi, ale to jest nieważne. Ważne jest to, że matematycy w liceum traktują takie rzeczy bardzo, bardzo poważnie. Najbardziej podobało mi się pojęcie pojęć pierwotnych. Proszę pani, a co to jest prosta? Nie rozmawiamy tutaj na ten temat. A co to jest punkt? Ochrona! Dlaczego cycki są takie fajne? Ponieważ pokazują, że kobieta jest płodna i zdolna do wykarmienia potomstwa. Wychowanie seksualne i ewolucja i biologia to są takie obleśne nauki, dużo mniej obleśne niż pornografia, bo tam po prostu chodzi o dobrą zabawę. Dlaczego mówi się elegancja Francja, a nie Polska bądź Wyspy Owcze? Ponieważ Francja w przeciwieństwie do Polski to jest naprawdę elegancja, u nas nie ma w ogóle żadnej elegancji, a we Francji jest, chyba że trafi się na przedmieścia, gdzie są sami Turcy, wtedy... nie bardzo. O takich okolicach mówi się francebab kebab. Obecność gimbusa jest jak kolorowa woda w kiblu. Niby fajny bajer, ale po co to komu? Właśnie, ja dokładnie to samo próbuję temu ćwokowi wytłumaczyć, żeby tu przestał przychodzić. Co jak kolorowa woda w kiblu, ty prostaku? Jak ci nasikam do kibla, będziesz miał kolorową wodę. Zobaczysz, jaka ci jest potrzebna, tak jak ja jestem potrzebny. Popamiętasz! Zrobić kanał z cyckami? Łapka w górę! Weź naukę z najpopularniejszych vlogów w szerokim świecie i ustaw kamerę tak trochę z góry, żeby z jednej strony był dobry kadr, a z drugiej żebyś wyglądała trochę jakbyś miała zaraz wspierać trębacza. Dlaczego jeszcze nie masz sponsora na tym koncie? Okej, sponsora? Jak trochę jeszcze dorośniesz, to zrozumiesz, co jest w tym śmiesznego. Ale strasznie mnie bawi w ogóle wizja sponsorów na kanały YouTube'owe. Szukam jakiegoś młodziutkiego kanału. Szukam jakiegoś młodziutkiego kanału chętnego na sponsoring. Mam lokum, będzie gdzie nagrywać. Mam samochód, dojadę gdzie trzeba, przywiozę, zawiozę. Pieniążki są, więc... Ale młodzi widzowie, nie przejmujcie się tym, co mówię. Wszystko to zrozumiecie, jak pójdziecie na studia. Mózg mężczyzny działa zgodnie z zasadami matematyki. Jak wyglądałaby matematyka, gdyby wymyśliły ją kobiety? Ile jest 2 razy 2? 4. A ile jest 2 razy 3? 4. Mówiłeś, że 2 razy 2 jest 4, to jest tyle samo? Nie mówiłem, tak? Nie, no właśnie tak powiedziałeś, że 2 razy 2 jest 4, to ile jest 2 razy 2? 5. Przed chwilą powiedziałeś zupełnie co innego. Ja nie mówiłem nic innego, to chyba tobie się coś pomyliłeś. Jesteś nienormalny jesteś chyba. Okej, dobra, to ile jest... to 2 razy 3. Ty nie zmieniaj tematu, co? 2 razy 2 omawialiśmy. A zamiast równa się byłoby... Ach. Dlaczego małpy już nie ewoluują? Bo jeśli to wszystko ściema, to wydałem niepotrzebnie 500 zł na małpę. Jeśli masz małpy, to już jesteś na dobrej drodze. Ja mam dokładnie ten sam problem, bo cały czas kupuję jakieś pierdoły w nadziei, że wyewoluują w małpy i że wreszcie stworzę swoją armię robotów, mutantów, małp, które opanują świat w moim imieniu. Czy ja naprawdę tak dużo chcę od życia? No psu! Mm.
Tol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 o. Tyle w tym odcinku Zapytaj Beczkę. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało i tobie kolego też. I zapraszam was na konkurs. Tutaj macie opisane, co trzeba zrobić. Trzeba wysłać SMS-a. Strasznie skomplikowane to jest. I tutaj macie pokazane, jakie nagrody można wygrać. A to są całkiem zacne nagrody, więc rzućcie okiem. I wyślijcie SMS-a. A jeśli nie macie ochoty, to tak czy siak się zobaczymy w przyszłym odcinku Zapytaj Beczkę. I z tobą, kolego, też się będę widział za tydzień.